roślinach. Na wstępie chciałam Was bardzo przeprosić, bo dość długo mnie nie było. Niestety, jak widzicie, to jest moja kuchnia. Jestem w trakcie remontów, dość takich solidnych remontów. Jeszcze jesteśmy, że tak powiem, w połowie pracy. Dlatego nie bardzo miałam kiedy nagrywać, nie mam za bardzo warunków. Ale postanowiłam, że jednak nagram dla Was dość krótki filmik, ale zawsze. Co mogę powiedzieć? Na początku mojego filmiku chciałam Wam wspomnieć, że wczoraj niestety mieliśmy dość przykry dzień z tego względu, że osoby te, które oglądały mojego vloga, na pewno zwróciły uwagę na mojego pieska Hańczę, zwaną Hanią, potocznie u nas w domu. No niestety wczoraj Hania od nas odeszła po 14 latach. No niestety miała chorobę nowotworową. Nic już dla niej nie mogliśmy zrobić. Było to dla nas bardzo ciężkim dość przeżytkiem życia dla mojego męża. Bo to był jego ukochany piesek. No ale czasami lepiej ulżyć w cierpieniu, niż by się miała męczyć. Także chciałam o tym wspomnieć, tak ku jej pamięci i dla osób tych, które oglądały mojego vloga i po prostu są w temacie. Dzisiaj powiemy sobie o dwóch kwiatkach. W ogóle to jest ósmy odcinek mojej kolejnej serii o kwiatach. Ósmy odcinek. Dziś powiemy sobie na temat koesencji i na temat starca himalajskiego, dwóch takich roślinkach. Może przejdźmy najpierw do koesencji. Tu mamy ustawioną starca, sobie przeniesiemy tutaj. To jest każdemu chyba znany kwiat, zwłaszcza w tym okresie przedgwiazdkowym, przedświątecznym. Jest to koesencja zwana wilczomieczem pięknym, a także potocznie gwiazdą betlejemską. Jest to kwiatek dość trudny w uprawie, wbrew pozorom, ponieważ podstawa to jest kupić świeżą sadzonkę. Jeżeli kupimy świeżego kwiatka, to już jest połowa sukcesu. Następna sprawa, transport. Ma ogromne znaczenie to, w jaki sposób przetransportujemy roślinę do domu. Najlepiej jest ją, jeżeli kupujemy gdzieś w markecie czy w jakimś sklepie, a na dworze jest zimno bądź jest duży wiatr, najlepiej jest właśnie schować ją do papierowej siatki lub do zwykłej reklamówki, nawet i okryć ją z góry i z dołu, tak żeby jej nie przewiało. Bo niestety, ale dla tej roślinki jest to śmiertelne. Przepraszam Was, jeśli słyszycie może taki pogłos, ale tutaj jest przez te remonty właśnie echo dość mocne. No i tak to niestety wychodzi. Słyszycie też pewnie ten szum. Ten szum to jest, mam tu takie specjalne urządzenie, które powoduje, że wilgoć wchłania z otoczenia, dlatego że u nas tutaj wilgoć była w granicach 70%. Nie chciała się żadna farba kłaść na ścianę. Wszystko spadało. Dlatego trzeba było coś takiego się zaopatrzyć, żeby to po prostu wysuszyć. Przepraszam, że zeszłam z tematu, wracamy do koesencji. Tak jak powiedziałam, bardzo ważny jest transport. Po przybyciu do domu, przepraszam, najlepiej jest kwiatka nie wyjmować z folii, powiedzmy przez parę godzin, tak żeby on się oswoił z temperaturą otoczenia w mieszkaniu. Później, gdy już tego kwiatka wyciągniemy, na drugi dzień na przykład, ja tak zrobiłam, że na drugi dzień przesadziłam go do nowej ziemi. Ziemia musi być przepuszczalna, to też ma duże znaczenie. Dlatego, że koesencję powinno się podlewać, ja podlewam szczerze, co drugi dzień małą ilością wody. Nie może być to woda zimna, bo gwiazda betlejemska nie lubi mieć tak zwanych zimnych nóg, nie lubi zimnej wody, nie lubi zimnych powiewów. Czy na przykład nie lubi stać przy otwartym oknie, zaraz wtedy momentalnie opadają jej liście. Tak samo nie podlewam jej zimną wodą, tylko wodą lekko ciepłą wręcz. Nie zraszam. No i tak sobie stoi. To jest malutki okaz, tak się dzisiaj zastanawiałam, czy nie kupić sobie większego. Ale myślę, że to tak sobie kupię bardziej bliżej świąt, bo na razie z racji tego właśnie remontu nawet nie miałabym gdzie jej postawić. Teraz wszystkie moje kwiaty gromadzę w dwóch pokojach, także mam zawalone wszystkie miejsca. Pokażę Wam w następnym filmiku, bo mam dość znaczne zmiany w moich monsterach.
po prostu na czas nagrywania filmu tą poinsekcję zniosłam sobie na dół, ale normalnie też tam jest zresztą kwiatów, stoi sobie. Także no, mówię, podstawa to jest, żeby zakupić świeżego kwiatka. Nie kupujmy tych kwiatów z przeceny, nie kupujmy kwiatów, jeżeli widzimy, że liście są osłabione, że są opadające, bo naprawdę będziemy mieli problem z tym, żeby ona nam przeżyła dłuższy okres czasu. Jeszcze jedna rzecz. Poinsekcja nie jest kwiatkiem jednosezonowym. Można ją dłużej chować, zresztą na pewno wielu z Was to wie. Jeżeli ona przekwitnie, ona będzie gubiła po jakimś czasie, nawet jeżeli macie świeżą sadzonkę, po jakimś czasie ona może zgubić liście od dołu do góry, będzie gubiła te listki. Ale zostawmy, na wiosnę przesadźmy ją w nową ziemię jeszcze raz, podlejmy i uwierzcie mi, że ona będzie wypuszczała świeże liście i taką sadzonkę możemy trzymać kilka lat. I naprawdę może cieszyć nasze oko. Co do wybarwiania się później przy kolejnym odrastaniu liści, powiem Wam szczerze, że udało mi się przetrzymać sadzonkę na kolejny rok. Już jej nie mam w tej chwili, ale miałam. Ale nie wybarwiła mi się. Niby mówią, że trzeba ją zakrywać, żeby był krótki dzień, że 8 godzin powinna mieć, bodajże 8 godzin, nie wiem czy mówię teraz dobrze, powinna mieć cienia. No nie wiem, bo ja tego nie stosowałam, u mnie była cały czas na parapecie i nie wybarwiła mi się. Chociaż powiem Wam szczerze, że taki krzeczor zielony bardziej nawet mi się podoba. W ogóle marzyła mi się poinsekcja w kolorze różowym lub białym, ale no niestety u nas nie ma, więc zadowalam się tym, co jest. I tak to wygląda. Kolejnym kwiatkiem, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest według mnie mega wdzięczny sukulent, mega wdzięczny i fajny. Jest to starzec himalajski. Super roślina. Jak ja ją kupiłam, to ta sadzonka, dosłownie, nie przesadzam, była taka. Powiedzmy tam, nie wiem, 4 cm na 4. Byłam tyciu. Była w tej najmniejszej z najmniejszych doniczek. Była tycia. I ona w ciągu 3-4 miesięcy rozrosła mi się niesamowicie. Ja ją przesadziłam teraz do troszeczkę większej doniczki, chociaż mogłabym mieć jeszcze większą trochę tą doniczkę. I ona, zobaczcie, tutaj co po chwilę wypuszcza małe, nowe listki. Jest świetny, świetny sukulent. Fajny jest, mi tak przypomina takie małe palemki troszeczkę. Naprawdę fajny kwiatek, niewymagający. Podlewam raz na tydzień, mogłabym podlewać nawet rzadziej. Podejrzewam, że teraz na tydzień chyba jest nawet za często, powinnam tak raz na 2 tygodnie podlać. Lubi słoneczko, niekoniecznie w słońcu musi stać. Może stać również w jasnym pomieszczeniu i też będzie pięknie rósł. Myślę, że jest bezproblemowy. Także nie sprawia większych kłopotów. Jakoś nie wiem, miałam już kiedyś jedną sadzonkę z marniałami. Teraz kupiłam sobie właśnie te parę miesięcy temu po raz drugi i tam ładnie rośnie odpukać. Mam nadzieję, że będzie fajnie rosła. Mam na wiele tych sadzonek, bo raz, dwa, trzy, cztery aż. Tamta miała dwie, którą kupiłam poprzednio. Także no jest fajna. Jeszcze powracając do wilczomiecza, pamiętajcie, że sok wilczomiecza z liści jest trujący. Uważać na zwierzątka i na małe dzieci, bo naprawdę może zrobić ten sok z tych liści krzywdę. To taka moja mała dodatkowa uwaga. Także no, on mi tutaj bardzo fajnie rośnie, ja go wprawdzie mam na słonecznym parapecie, ale miałam go dłuższy czas na parapecie, gdzie słońca nie było i też pięknie rósł, nie było z nim żadnych problemów. Także zachęcam do kupna, bo fajny i wdzięczny kwiatek. Myślę, że jeszcze z dwa tygodnie będzie po remontach, wtedy dokończę, może wcześniej, nie, na pewno wcześniej, spróbuję wstawić wcześniej filmik o reszcie moich roślin. Pokażę Wam jeszcze zmiany, jakie nastąpiły w moich kwiatach, bo trochę zmian nastąpiło, trochę mi powyrastało nowych listków i trochę jest zmian. Także no nic, żegnam Was z mojej niewyremontowanej kuchni. Zapraszam na kolejny odcinek, poproszę o subskrypcję, łapkę w górę. Myślę, że filmik w tym okresie przedświątecznym, jeśli chodzi o poinsekcję, może się komuś przydał.
A ja właśnie planuję kupić sobie jeszcze jedną większą, bo chyba ją sobie do salonu wezmę, bo tą nie wiem, tą chyba zostawię sobie tam w pokoju, gdzie ją mam teraz, jeszcze się zastanawiam nad tym. Zobaczę. Także zachęcam do kupowania poinsencji, bo jest to taki, ja mam ją co roku, jest to taki według mnie znak świąt. Tylko w tym okresie ją sprzedają i myślę, że to taki jest symbol świąteczny fajny. Także zapraszam Was, dziękuję kochani za wyrozumiałość, że nadal jesteście i mimo tego, że tak dawno filmu nie było i zapraszam na kolejny filmik i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się zdrowo i zapraszam na kolejny odcinek. Pa!